nie dotykać. Mnie to nie dotyczy. Pycha! Co się dzieje? Kto zniszczył tort? Czy ty to zrobiłeś? Nie! To była ona! Nie zrobiłam nic złego. Niewiarygodne. Chodź, mały złodzieju. Jesteś aresztowana. Niczego nie ukradłam. Mamo! W czym problem? Mama dostała moje żelkowe cukierki. Nie zepsułam ciasta. Wypuść mnie. Jestem niewinna. Nic nie zrobiłam. Dobrze rozegrane, synu. Zasługujesz na odznakę za złapanie szczególnie niebezpiecznego przestępcy. Kiedy mnie nie będzie, ty będziesz dowodził. Miej oczy otwarte. Mam czekoladowe jajko, więc ja to zjem. Ale dobre. Ja też chcę czekoladę. Daj mi trochę. Żadnych cukierków dla więźniów. Nikt poza mną nie może jeść czekolady. Mniam, mniam. Umieram z głodu. Chwileczkę. Jesteś głodna? Dobrze, mogę to naprawić. Smacznego. Gładki są twarde jak kamień. Nie zjem tego. Daj mi cukierki. Te możesz pomarzyć. Jestem pełny i nic mi nie jest. Nie. Co mam zrobić? Czy to papier i marker? Napiszę list do mojej mamy. Zrobię papierowy samolot. Leć! Moja córka zaginęła. Czy ktoś ją widział? Proszę, pomóż mi ją znaleźć. O mnie, malutka, gdzie jesteś? O, a to co? To coś takiego? Mamo, jestem głodna? Ratunku? Jestem w więzieniu. Idę po mnie. Kawa i pączki to powód, dla którego przychodzę do pracy. Sprawdźmy nagranie z monitoringu. I po co te krzyki? I tak nikt nie przyjdzie. Co to jest? Raga ta próbuje wnieść słodycze do więzienia? Nie na mojej zmianie. Tu jest więzienie bez słodyczy. Do pracy. Pomnij, mama cię wspiera. Mamo, znalazłaś mnie. Moja dziewczynko. Nie zbliżaj się. Pędzę, kochanie. Nie widzisz? Jest zakaz wnoszenia słodyczy. Co ty wygadujesz? Nie mam żadnych. Naprawdę? A co to ma znaczyć? A to są słodycze? Zabiorę swoją siatkę. Nie, najpierw sprawdzę, czy nie masz słodyczy. Nie rób tego. Ups, jak do tego doszło? Nie mogę się ogarnąć. Żadnych więcej łakoci? Zabieram to. W końcu wyszedł. Na szczęście przygotowałam się z wyprzedzeniem. Oto mój czekoladowy guzik. Pyszne łakocie. Dla mnie. Chwileczkę. O matko, puszczaj. Chcę zobaczyć moją córkę. Mamo, nie. Naciśnij przycisk lubię to, by Kane pozwolił jej odejść. Pomóż mi, proszę. Więcej kciuków w górę. A, puszczaj. Już jestem, tato. Świetnie, synu. W samą porę. Gdzie ja jestem? O nie. Kane znowu mnie ograł. Słyszę coś. Halo? Pomni? To ty? Mamo, uratuj mnie. Jestem głodna. Skarbie? Jasne. Łap! O, nareszcie. Ale to dobre. Tu są słodycze. Wszystkie dla ciebie. Smacznego, mój mały ptaszku. I cukierki. Co? Słodycze w celi? To oburzające. I niedopuszczalne. Żadnych więcej łakoci. Pozbędę się tej rury raz na zawsze. O, panie. Coś poszło nie tak. Ty, wyjdź. I chwyć tę rurę. Żadnych więcej łakoci. Cały ten stres sprawia, że jestem głodny. Co? Kolejny intruz? Wzywałeś złotą rączkę? Otwórz drzwi. Co? Nie robiłem tego. Ale w sumie moje łóżko jest zepsute. W takim razie równie dobrze możesz to naprawić. Jasne. Wreszcie. Pomnij, tu mama.
Cicho, mam dla ciebie przekąskę. Co? Są narzędzia z czekolady. Smacznego! Jest naprawdę dobre. Czekoladowe narzędzia są moimi ulubionymi. Ona po prostu zjadła narzędzia. Śmiało, mam ich dużo. Co tu się dzieje? Ups, nic takiego. Wszystko jest naprawione. Kto zapłaci? Naprawdę? Myślałeś, że uwierzę w sztuczne wąsy i kask. Ups. A! I po prostu się jej pozbyłem. Znowu. Jestem zmęczony. Potrzebuję przerwy. Kochanie, mama jest w drodze. Cii. Tak, jesteś tutaj. O-o. Prawie zapomniałam słodyczy. Wow, dobrze smakuje. Tak, przekąska. Serio? Wszystko w porządku. No, świetnie. To jest dla ciebie. Nie tak szybko. A to było niezręczne. Ja mogę cieszyć się słodyczami. Ha, ha, ha. Nie ruszaj się. Jesteś otoczony. Pał, 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 pał. Nie. Małe pistolety to nie moja bajka. Ale laska jest w sam raz. Moja moc nie zna granic. Ha? Wróciła. Z hakiem u boku? To jest naprawdę irytujące. Powinieneś mi pomagać, prawda? Jak najszybciej zrób balonowego psa. Jasne, zajmę się tym. Mam go. Ups, tada. To urodziny pomni. Wzięłam ciasto. I aktora. To słodkie ciasto. Jest pyszne, ale żadnych słodyczy. Sorki. Auć. Jak ta czekolada się tu znalazła? Też się nad tym zastanawiam. Co takiego ukrywasz? Ale dużo słodyczy. Co za tupet? Auć! Nie wkurzaj się. Czy mogę dać mojej córce prezent urodzinowy? Co to jest? Naszyjnik. Jej ulubiony. Może być. Ach, niewiele brakowało. Pachnie czekoladą. Stój! Idzie ragata. Poddaj się. Z czego jest wykonany ten naszyjnik? Przyznaj się. Co? Zniknęli bez śladu? A! Ragata jest teraz na mojej czarnej liście. Naprawdę mnie wkurzyła. Jax, musimy natychmiast namierzyć i zatrzymać intruza. Jest zagrożeniem dla mojego spokoju ducha. Gotowe? Ruchy! O tak, a ja mam laskę. Schowam tu cukierki. Wolałaby nie widzieć mnie i mojej laski. Jestem taki wkurzony. Gdzie jest moja laska? Była tu chwilę temu. Nie mogła zniknąć. Ragata! Co tak sterczysz? Łap ją! Będę oglądał ruchy na ekranie. Gdzie ona jest? Tam! Proszę, już po tobie. Miss Kuzi? Ha? Nie jesteś ragatą? No, no, no. Jestem szefem kuchni z Włoch. Pizza, pasta, parmezano. Ciao, ciao. Ciao, to pomyłka. Gdzie ona się chowa? Aha. Nie uciekniesz mi. No, no, no. Ragato, mam cię. Ciao. Ups. Jakie to szczęście, że też jestem z Włoch. Czy to jest dla mnie? Mam ochotę spróbować. O, nie. Zobaczmy. Jajko jest słodkie. To galaretka. Stój. Ups. Znowu odeszła. Robisz bałagan. Dopiero co umyłam podłogę. Dobra, mój błąd. Wychodzę. A, moja głowa. Czy to woda? Nie. Wiadro pełne nutelli. O-o. Przyznaj się, co pnujesz? Muszę iść. Mam już dość. Moja praca to tylko stres. Potrzebuję przerwy, żeby obejrzeć mój ulubiony serial.
Oho, a to ci dopiero. Jeden, dwa, trzy. Jest za ciężkie. Pomóżcie mi podnieść wiadro. Kciuki w górę. O tak, idzie niesamowicie. Ła, pomocy! Moje rzeczy są zniszczone. Zostałem zmuszony do założenia mojego niedzielnego stroju. Ragato, zapłacisz mi za to. Na zewnątrz jest zimno. Ciepłe ubrania? W samą porę. Wow! Puszysty płaszcz. A do tego jeszcze czekolada. Nie rozpędzaj się. Hej, oddaj batonika. Żadnej czekolady. Tak? Tu przydadzą się sztuczki z podkradaniem cukierków prosto z trum-trum. A oto słodycze. Pomnij to pokocha. Wow, czekoladowy iPhone. Dokładnie tego potrzebowałyśmy. Nie ma mowy, jest mój. Ty, Ragato, nie możesz mi uciec. Ojej! A masz! Jak się teraz czujesz? Ha? Cukierki? To niedorzeczne. W takim razie jedz smacznego burgera. Nie, przestań! Stój! Narka! Znowu jej się udało. Dobrze, muszę wracać. Ragata musi gdzieś tu być. No chwilę. Gdzie podział się ten wstrętny dzieciak? Co? Otwórz teleport. Co się dzieje? A! Kryć się! Same staniecie się syrenkami. O, to jest super! Mój nowy ogon jest cudowny. Proszę bardzo. Hej, co tam było napisane? Czy to może był kciuk w górę? Ludzie, proszę, naciśnijcie kciuki w górę. Dziękuję. Zabieram ze sobą syrenkę. Arrivederci. A gdzie on ją zabrał? Stój, powinniśmy uratować syrenkę. Nie idę. Idziesz. Cóż, moja najdroższa, czas zaczynać. Co to za miejsce? Chcę wrócić. Wypuść mnie. Odblokuj! Wejście tylko dla syren? Dlaczego? Teraz to ma sens! Utknęłam tu na zawsze! Niewiarygodne! Syrenia metamorfoza! Wow, ale fajnie! A! Lecą! Widzę drzwi! Wreszcie wyjście! Wypuść mnie! To musi być jakiś chory żart! Muszę przebrać się za syrenę? Dobrze! Potrzebuję tego. I to. Hej, co się z nią dzieje? Podskakuje jak szalony marcowy zając. Słodycze? Przekażę to na żądanie. I to też. Przegrana sprawa. A! Już dobrze. Zaraz wyjdę. O, super. Ogon jest gotowy. Zajmiemy się włosami. Nieźle. Co ona knuje? O! Nie potrzebujesz tej muszli. Zatrzymam to. Dziękuję. To wszystko. Stylizacja jest kompletna. Drzwi, wypuśćcie nas. Co? 0%? Wyniki były ustawione. Głupi kostium. To nie zadziałało. Au, zobacz, na co się natknęłam. Lalka syrenka. Podaj, powinniśmy ją oczyścić. Nic nie pomaga. Po prostu robisz to źle. Po pierwsze, dobrze ją umyj. Umyj głowę. Teraz jej twarz. Delikatna pielęgnacja jest kluczem. A, uroda to ciężka praca. Może upieczemy ją suszarką do włosów? Nie. Daj spokój, spodoba jej się to. Ha? Najgorsze kosmetyczki wszechczasów. No i gotowe. Chwila. No dalej, syrena kontrolna. Odblokuj drzwi. O-o, spokojnie. Jejku, źle się czuję. Co dalej? Dobra, mam tego dość. Niech będzie śmierć. Ho? W porządku. Niech będzie glam.
Jupi! Mój stary makijaż będzie musiał zniknąć. I co tak się chichrasz? Pają, pracę nad nowym makijażem. To znaczy, że lepiej mi bez makijażu. Zmyj to wszystko. Usta, oczy, a nawet nos. Odrobina pudru do twarzy. Trochę różu na wierzchu. Zróbmy syrenie brwi inspirowane falami. Dodaj blasku. Teraz zajmiemy się oczami. Delikatny perłowy odcień i żółty wzór. Różowe policzki. W końcu jestem pika. Syrenka nie może obejść się bez brokatu. Wspaniale. Zróbmy nos. Małe czarne serduszko. Usta są ok? Jestem gotowa. Drzwi, jak to wygląda? Jestem w 10% po metamorfozie. Tak, z górki. Więc jaka jest sytuacja? Mój makijaż tego nie wytrzyma. Rąsiu! Już idę. O, drzwi są otwarte. Nie udało mi się. Będę musiała zrobić makijaż. Dlaczego? Zdjęła maskę? Ojejku. I co z tego? Masz twarz. Rąsiu, do pracy. Zacznij od podkładu. Uwielbiam pracować z pędzlami. Teraz potrzebuję cienia do powiek. Na pewno czarny. Teraz dodajemy trochę błyskotek. Szablon. Usta. Dobra robota, Rąsiu. Jednak czegoś brakuje. I to rozumiem. Jak idzie? 20% syreny. Jak na razie dobrze. Mój makijaż jest gotowy. Wow. Emanuje lawendową syrenią energią. O, patrz. Jaxi, jesteś lalką. Szybko do drzwi. Ja? No dobrze. O, jestem gotowa. Co? 15% i to wszystko? No tak, powinnam urozmaicić swoją maskę. Wybierzemy styl oceaniczny. Więcej muszelek, rozgwiazd i koralowców. I oczywiście perły. Co mają do powiedzenia drzwi? 31%? Znacznie lepiej. Brawo, Jaxi. Hej, przestań. Kibicujemy jej. I co dalej? Przynieście ogony. Ogony? Skąd mamy je zdobyć? O, sprawdźmy zawartość. Jest tu coś dobrego. Wow, to ogon. Ale jest trochę stary. Nie ma mowy, żebym położyła na tym palce. Czekaj, okej? Au, masz farta. Proszę, nie macie zapasowego ogona? Naprawdę go potrzebuję. Proszę bardzo, to prezent. Jesteś taka miła. Proszę, możesz wziąć też nasze ogony. Pa, stary. Ogony są zabezpieczone. Dzięki za ogony, frajerki. Co? Jak? 100%! Nara! Dość! Trzymaj się! A, on ma nasze ogony! Jak ktoś może być tak łatwowierny? Czy zostało coś jeszcze? O, co to jest? Słodycze! Spróbuję! Mniam, mniam! O, mam ogon! O-o! Jest mi niedobrze! Mogę dostać to pudełko? Proszę! To? Śmiało! Nie, nie, nie! Nie rób tego! Stój! O, wielkie dzięki! Czeka na ciebie niespodzianka! Pa, pa! Co to za przekąska? Nie! Patrz, Wednesday! Jestem syreną z 5 ogonami! To w zasadzie strzał w dziesiątkę. Pa, dziewczyny! Do zobaczenia! Masz szczęście. O! Mam
pomysł. Świetnie. Teraz jestem syreną. Drzwi, co wy na to? Może być? Nie. Ups. Moja głowa. Opy. Juhu, ten jest mój. Ma idealny rozmiar. Dziewczyny, co sądzicie? Oto mój top. Olśniewające. Nie, nie, nie. Nie mam ochoty zakładać topu. No dalej, przebierz się. Nie, to za dużo. Moda syrenek to nie moja bajka. Coś jest nie tak. Ogon potrzebuje paska. Wiem, co zrobić. Zrobię pasek do mojego ogona. Luksusowy pasek z kolekcji Ocean 2024. To olśniewające. O, to jest nie z tego świata. Szkoda, że nie mam takiego paska. Dobrze, też będziesz miała ładny pasek. Wow, jest lepiej niż sobie wyobrażałam. Moda podwodna to coś mojego. Dziękuję. Pójdziemy do drzwi? Ile? O, 60%. Tak, to znaczy nieźle. O, mam plan. Chwileczkę. Nie pika, nie odrywaj sobie uszu. Bum! Żartowałam, moje uszy się zdejmują. Ja też coś wymyśliłem. I w międzyczasie wszystko przygotuję. Moje uszy. Ktoś je ukradł. Tam! Ty złodzieju! Chcę odzyskać uszy. Od razu. Uszy zostają z nami. Super. Moje biedne uszy. Nie rycz. Uratowałam twoje uszka. Mogę zrobić uszy inspirowane syrenami. Super. Gotowe. Ale ładne. Hej, gdzie masz nakrycie głowy? Tak, Jack, możesz mi pomóc? Co? Nie. Robię coś ważnego. Zakupy. Kupuję to, to i to. O, świetnie. Moje konto bankowe osiągnęło dno. Syrenka jest gotowa do nurkowania. Aha. Kolejne 2%. Widziałyście mnie? Dziewczyny, drzwi czekają. Dodatki. Dobrze. Wyzwanie przyjęte. Tylko chwilkę. Bum! Mój naszyjnik jest gotowy. Wspaniale, co? Zrobię stylową obrożę DIY. Biały filc zmienia się w rozgwiazdę. Świetnie. Sklej ze sobą podwodne elementy. I popraw koralikami. Przymocuj wszystko do obroży. Mój dodatek jest gotowy. Pasuje mi, prawda? Robisz te akcesoria czy nie? Pospiesz się, Jaxi. No dobrze. Zrobię perłowe korale. O, hej. Konik morski i rozgwiazda. Macie to, czego trzeba. No i gotowe. Płyniemy do drzwi. Jesteśmy w pełni gotowe. Strażniku drzwi, jak to wygląda? Chodź. Prosimy. Tak? Nie? Czy tak? Jeszcze nie. Przyczyną muszą być moje włosy. Ale zaraz będą na 100%. Nie zapomnij o koronie. O! Jaxi, spójrz tam! To przeze mnie. Jak się tu znaleźliśmy? Nie podoba mi się to. Gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Witamy w moim niesamowitym cyfrowym cyrku. Jesteście w samą porę. Niesamowita metamorfoza wkrótce się rozpocznie. Waszym zadaniem jest stać się pomni. Nie, nie wezmę w tym udziału. Moja ręka. Dowcip był dobry. Pierwszym krokiem jest demakijaż. Gdy wszystkie pola metamorfozy zostaną zaznaczone, możecie wyjść przez te drzwi. Połamania nóg.
co tu jest? Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co jest w środku. Po pierwsze, zmywamy makijaż. Mam specjalną gąbkę pająka. Gotowe. Moja twarz potrzebuje dobrego umycia. A, mam pianę w oczach. Czy ktoś płacze? Syrenko, mogę pomóc. Pozostałości piany znikną, zanim się zorientujesz. O tak, możesz otworzyć oczy. Serio? O, dziękuję. Co dalej? Błysk, strój? Niech stanie się makijaż. Na początek korektor. Następnie bardzo ładnie wyretuszujemy kontur. Barbie radzi sobie świetnie. Muszę to sabotować. Wiem. Gdzie jest moja dmuchawa? Szalejmy. Co się dzieje? Dlaczego jest tak wiecznie? Nie mogę nic zrobić. Ojej, Barbie ma kłopoty. Proszę, naciśnij przycisk lubię to, by pomóc Barbie dokończyć makijaż. O tak, zadziałało. Nie rozumiem, dlaczego to nie działa. A! Ach, nareszcie. Dziękuję. Wracając do makijażu. Nakładam różowy cień do powiek wokół oczu. Odrobina bieli. Dodanie czarnego eyelinera. Gotowe. Jeszcze kilka szczegółów i makijaż jest gotowy. Zacznę od bronzera. Nałożę kontur za pomocą nasadki. I rozetrę. Następny jest puder do twarzy. Eyeliner. I cekiny. Wszystko, co muszę zrobić, to sprawić, by usta się powiększyły. Ostatni szlif. Soczewki. I skończyliśmy. Jestem trochę zazdrosna. O nie, szczotka jest pokryta slajmem. Nie mogę jej użyć. Cały makijaż jest zniszczony. Czy glam może wyglądać gorzej? Co za porażka. Nie obwiniaj się. Zmienimy zły makijaż w arcydzieło. Właśnie tak. Niesamowite. I tak po prostu pierwsze zadanie dobiegło końca. Szybko do drzwi. Musimy się stąd wydostać. Nie chcę się otworzyć. Skończyłyśmy tylko w 25%. Nie ma mowy, żebyśmy się stąd wydostały. Nic nam nie będzie. Oto kolejne zadanie. Strój. W co się ubrać? Wypróbuję żółty. Nie jestem co do tego pewna. Sportowy? Nie dzisiaj. Różowy. Pasuje jak ulał. Muszę trochę przyciąć. Tkanina na mój strój. Przestraszyłaś mnie. Maszyna do szycia jest na miejscu. Możemy zaczynać. Ostatni ściek i gotowe. Dodanie paska, by podkreślić talię. Niesamowite. Jaki strój wybrać? Czerwony ogon czy niebieski? Nożyczki. Piękne dzięki. Co się stało z ogonami? Mój palec. Co mam zrobić? Rozchmurz się. Baw się dobrze. Jesteś pewna, że słodycze pomogą? Okej. Wow, piksele zniknęły. I mam wspaniały nowy ogon. Chciałabym takie słodycze.
Ojej! Czekaj! Moje nogi! Kto zgodziłby się to nosić? Możesz je wziąć. Dzięki! To jest dla ciebie. Doceniam to i rozumiem. Do drzwi! My też idziemy. Nic się nie zmieniło. Jak to? Zróbcie to lepiej. To twoja wina. Jak myślicie, czego brakuje naszym strojom? Napiszcie w komentarzu. To syrenki. Słuszna uwaga. Ona ma niewłaściwy. Racja, wypadło mi to z głowy. Oto kilka dodatkowych komentarzy. Popracujmy nad tym. Musi tu być coś przyzwoitego. Śliczna kurtka. Coś mi przypomina. Niczego nie mylisz, prawda? A, przepraszam. O, a to co? Wygląda na coś, czego potrzebuję. Będę potrzebowała kleju. I wielu pereł. Voilà! Top jest gotowy. O, brakuje guzików. Na szczęście mogę to naprawić. Odrysuj okrąg. Wytnij. Dodaj wypełnienie. Zszyj wokół krawędzi. Przycisk z pomponem jest gotowy. Super! Zrobię sobie kołnierzyk na drutach. Proszę! I rękawiczki, aby uzupełnić strój. Bransoletki są konieczne. Barbie, syrenko, powinnyśmy iść. Otwórz! Znowu się nie udało. O co chodzi tym razem? Wracamy. Włosy? Rozumiem. Wiem, co robić. Nałożę farbę do włosów. Wow. I zawinę je w folię. Czas. Nie mogę się doczekać. To jest to. Zdejmę folię. I moje nowe wspaniałe włosy są gotowe. Dobrze. Zdejmuję perukę. I zakładam nową. Muszę tylko zapleść włosy w warkocz. To bułka z masłem. Utrudnimy wam życie. Moja ręka. A, to niegrzeczne. I tak zrobię to jedną. Sprawdź, czy potrafisz zapleść włosy bez użycia rąk. Jesteś okropny. Rąsiu, potrzebuję cię. Dzięki. Kane, zmarnowałeś swój czas. Co za podłość. Co powiesz na to? Rąsiu, co on ci zrobił? Szpilka? W porządku. Nie porzucę cię. Mój plan nie wypalił. Moje piękne włosy. Nie mogę przez to przejść. No dobrze. Będę musiała wybrać różowy. Rajciu, dlaczego? Nie, nie dam rady. Pomogę. Właśnie tak. Co ty narobiłaś? O, to naprawdę słodkie. Dziękuję. Skończyłyśmy z włosami. Jestem pewna, że nam się uda. O, znowu coś jest nie tak. Następne zadanie to nakrycie głowy. O, ciekawe co tu jest. Zobaczmy. Jak mam to otworzyć? Ciężkie. Pomogę. Dzięki. Znalazłam idealny beret. Z drogi. To jest moje. Co dostanę? O, wszystko muszę robić sama. Pasuje jak ulał. Nie mogłoby być bardziej idealnie.
Nie poddam się. Też zrobię fajną czapkę. Stworzę układ. Wytnę elementy. Zszyję. Odwrócę prawą stronę na zewnątrz. Wypełnię. Ukształtuję. Kilka pomponów. Prawie zapomniałam o krawędziach. Kapelusz jest gotowy. Zrób taki kapelusz samodzielnie, nakręć filmik i oznacz nas, a my wybierzemy zwycięzcę. To niedorzeczne. Twój kapelusz jest malutki. Mój jest ogromny. Ha, ha, ha! Hej, przestań się droczyć. Ignoruj go. Twój kapelusz jest uroczy. Prawda, ludzie? Widzisz? Teraz nas przepuścisz. Jeszcze nie? To staje się irytujące. Co teraz? Paznokcie? To nie ma sensu, skoro noszę rękawiczki. No cóż. Uwielbiam robić paznokcie. Użyjemy tego. Zaczynamy. Wow, czas na drugą rękę. Paznokcie są gotowe. Nie ma sensu. Jest jak jest. Po prostu pomaluję paznokcie na szaro. Gotowe. O tak, moja kolej. Co to jest? Czy to rzeczywiście gadżet do manikiru? Boję się, ale zaryzykuję. Wow. Wow, podoba mi się. Co za wspaniałe pazurki. Jestem pewna, że tym razem uda się wejść. Zaczekajcie. 99%? Co to ma znaczyć? Ha, że nigdy się stąd nie wydostaniecie. Dosyć tego, Kane. Jesteśmy naprawdę wściekłe. Nie. O-o, co za niespodzianka. Cyfrowy cyrk ma przerwę. Chipi, chipi, czapa, czapa, bum, bum, bum. Kane? O, nie. Co ci się stało? Święty cyrku. What? Zostałem zabity przez... O, Kane! Zabójcą jest... Zabójcą jest kto? Nie! O, nie! Kane, spoczywaj w pokoju! Jestem wstrząśnięta! Puszczaj, musimy to zrobić! Słuchajcie, skoro Kane umarł, możemy wszyscy opuścić cyrk. Nikt nie odejdzie, dopóki nie znajdziemy mordercy. A może ty go zabiłaś? Co? Nie! No dobrze, idziemy. To ty go zabiłaś. Wszyscy mówią, że to ty. To byłaś ty. A nie, to nie byłam ja. Jestem Pomni, największy detektyw w niesamowitym cyrku. Widzisz? Zaraz dowiem się, co tu się stało. Ty! To nie ja. Albo ty? Nie! A może jednak ty? A! Zobol? Złamałeś jej serce. A może ty go zabiłeś, co? No dobrze. Oto główni podejrzani. Kto zamordował Kane'a? To nie ma sensu. No tak. Jak dwie krople wody. Hej ludzie, czy wiecie, kto zabił Kane'a? Napiszcie w komentarzu.
jest miejsce zbrodni? Szukam dowodów. Nóż? Nie. Aha, co to? O, to ogon. To byłeś ty. Ty? To ty, zabiłeś go. Nie, to jest mój ogon. Chwila. Oskarżony, siadaj. Ha, czy muszę? Tak? Nie ruszaj się. Przysięgnij, że będziesz mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Powiedz nam wszystko. Dobrze. Ćwiczyłem z najcięższymi handlami na świecie jedną ręką. I uczyłem nowej piosenki na gitarze drugą. Nawet moje odbicie było pod wrażeniem. W każdym razie byłem totalnie niesamowity. Gdy nagle usłyszałem krzyk. Moje odbicie się przestraszyło. Ale ja nie. Dokładnie wiedziałem, co robić. Człowieku, wypluj wykałaczkę. Uratuj Ragatę jak mistrzunio. Co za ciacho. Odwracam się do Kaufmo i mówię mu prosto w oczy. Teraz jesteś superbohaterem. Ragata rzuciła mi się w ramiona. A ja dałem jej kwiat. Jest naprawdę fajny. Nie, było zupełnie inaczej. Zupełnie na odwrót. Kłamiesz. Chwileczkę. Oto co się stało. Jax tak bardzo bał się Kaufmo, że sprawy przybrały zły obrót. I dał nogę. Tak, właściwie to uciekłem. Najwidoczniej właśnie wtedy straciłem ogon. Nie w twarz! Niewinny. A propos tego, widziałem jak Ragata ściga Kaina z nożem w ręku. O tak! Nóż jest narzędziem zbrodni. Tak, to właśnie ona. Gdzie ona jest? O, ludzie! To nie tak! Sorry, Zubl. To było niezręczne. To znowu ty? Nie uciekniesz. Jesteś gotowa na przesłuchanie. O nie. Co robiłaś w dniu, w którym zabito Kaina? Przestań mnie oślepiać, okej? Mogę to wyjaśnić. Proszę. Jak zostać syrenką checklista? Co? A tutaj. Lista pokarmów, na które jestem uczulona. A i co? Okej, wyobraź to sobie. Jax jadł frytki. Umierałam z głodu. Pomni jadła cheeseburgera. Nie mogę tego jeść. A niech to. Wtedy Kane zaczął drażnić mnie nuggetsami. Pachniało dobrze. Co kombinuje Ragata? Ale zjadł wszystko sam. Wzięłam nóż i pogoniłam za nim. Tak, widziałem. To była ona. Proszę bardzo, sprawa zamknięta. Teraz jestem najlepszym detektywem. Czy mam rację, Zuby? Przybij piątkę. Nie. Szkło powiększające? Nie, detektyw. Mów dalej. Więc biorę nóż i idę za Kane'em. Co tam? Moją ulubioną pizzą jest margarita. Smakuje wyśmienicie. Cieszyłam się każdym kęsem. Żadnych morderstw. Ha. Nie kupuję tego. Dobra, oto dowód. Moje alergie. Całkiem przekonujące. Nie jest winna.